ruszyły. Dobry start. General Lady na drugiej pozycji galopuje Saudi, Almiza. Wszystko razem, blisko siebie. Na ostatniej pozycji Mohash, teraz jest Nesma El Almels. Prowadzi General Lady, Almiza galopuje na drugiej pozycji. Na trzeciej Ramas, tu Saudi. Zaczął się wycofywać Saudi na przedostatnią pozycję, a na ostatniej galopuje Mohash. Nadal General Lady, Almiza. Dalej Ramas, tuż Nesma Almels, go Tiersk i Mohash z Saudi Al-Khalediyah. I wyjście na przeciwległą prostą. Prowadzi nadal General Lady Tuz, Almiza, Nesma razem, General Lady, Saudi, dalej Almiza. W tej chwili na czoło stawki wysunęła się Nesma Almels. General Lady galopuje na drugiej pozycji, Almiza na trzeciej, na czwartej Ramas, dalej Gogo Tiersk, Saudi i Mohash. Nesma Almels na czele. General Lady na drugiej pozycji, na trzeciej Almiza, tuż Ramas, następnie para Gogo Tiersk. Do celownika zostało jeszcze jakieś 1150 metrów. Nesma Almels, General Lady, Almiza, Ramas, Gogo Tiersk, dalej Saudi razem z Mohashem na końcu. I w połowie zakrętu, na około 800 metrów przed celownikiem, nadal Nesma Almels, dalej Ramas, General Lady, Almiza, Gogo Tiersk, Saudi razem z Mohashem na końcu. Nic się nie zmienia i za chwilę prosta finiszowa i 600 metrów do celownika. Wyprowadza stawkę Nesma Almels, a tuż General Lady. Przy bandzie Ramas, a za nim Almiza. Na razie te cztery konie są na czele, ale Nesma utrzymuje pierwsze miejsce. Ramas ją atakuje i Ramas jest na pierwszym miejscu. Ramas rozpoczyna długi finisz Almiza i Mohash lat za nią. Na czele galopuje General Lady, a na drugą pozycję finiszuje, za chwilę będzie celownik i na drugim miejscu jest Ramas Almels.